Dzień dobry. W telewizji Zachód czas na powrót do krainy wspomnień sprzed lat. Ostatnie kilka audycji to wspomnienia wydarzeń, którymi interesowali się mieszkańcy Szczecinka w latach 90. ubiegłego stulecia. Nasi starsi redakcyjni koledzy z nostalgią wspominają tamte czasy, gdy na tak zwaną robotę jechało się autobusem, a torba z kamerą i statywem ważyły sporo i były słusznych rozmiarów. Inne to były czasy, inny sprzęt, inne techniki montażu oraz inne studio. Dobry wieczór, wtorek. Krzysztof Janczurewicz, aktualności Telewizji Zachód. W miniony wtorek obradował Zarząd Miasta. Zarząd m.in. przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, a także podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta w związku z otrzymaniem dotacji od wojewody. Dziś również zebrał się zarząd na cotygodniowych obradach. Dziś Zarząd Miasta rozpatrywał wniosek Zakładu Komunikacji Miejskiej w sprawie kredytu na zakup autobusu. Rozpatrywano również dwa wnioski dotyczące Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Jeden w sprawie zagospodarowania przez lokatora na własny koszt nieużywanej klatki schodowej. Wniosek ten zyskał aprobatę zarządu. Nie uwzględniono natomiast drugiej prośby dotyczącej przydziału poza kolejnością jednopokojowego mieszkania do remontu. W czasie minionych wakacji kilkakrotnie na placu Kamińskiego odbywały się imprezy, w czasie których sprzedawano piwo. Zarząd zajmował się dziś przypadkami sprzedaży piwa niezgodnie z wydanymi zezwoleniami. Niektórzy handlowcy doszli do wniosku, że mogą ustawiać się w dowolnych miejscach, nie respektując warunków zezwolenia. Sprawa ta będzie jeszcze raz rozpatrywana. Podobnie rzecz ma się z jednym z punktów sprzedaży alkoholu, gdzie dość często dochodzi do awantur, co jest udokumentowane przez policję. I ta sprawa dziś nie znalazła finału. Zarząd nie podjął decyzji, czy cofnąć koncesję na alkohol. W czasie posiedzenia zarząd zapoznał się także z informacją o przetargach, a także rozpatrywał kwestie związane z wynagrodzeniem dyrektorów spółek podległych samorządowi. W tej ostatniej sprawie wypracowano pewne zasady, ale nie podjęto ostatecznych rozstrzygnięć. Tu wypowiedzą się jeszcze zarządy i rady nadzorcze. Dzisiejsze posiedzenie zarządu zakończyło się tuż przed 15. 1 września minęło 58 lat od pierwszych strzałów na Westerplatte, zwiastujących rozpoczęcie najkrwawszej w dziejach ludzkości wojny. Pamięć tej tragedii w Szczecinku została uczczona rykiem syren i uroczystością na cmentarzu wojskowym. Punktualnie o godzinie 12 przez 3 minuty w niektórych miastach województwa rozlegał się ryk syreny czczący pamięć ofiar II wojny światowej. O godzinie 14 na cmentarzu wojennym w Szczecinku u stóp pomnika symbolizującego przełamanie wału pomorskiego odbyła się okolicznościowa uroczystość z udziałem władz miasta, przedstawicieli zakładów pracy i szkół. Składano wieńce i kwiaty. Nie zapomniano również o lotnikach alianckich zestrzelonych nad Turowem w 1944 roku w czasie powrotu z nad płonącej Warszawy. Uczczono AK-owców, składając pod pomnikiem przy kaplicy kwiaty. Druga wojna światowa to kolejny etap w dziejach ludzkości, a jej zakończenie dało początek nowego podziału wpływów politycznych na świecie. W dniu dzisiejszym obchodzimy 58. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się na ziemi polskiej 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 salwy hitlerowskiego pancernika Schleswig-Holstein były złowieszczym sygnałem jej wybuchu. Druga Rzeczpospolita nie miała większych szans obrony przed napaścią tak potężnych sąsiadów. Niemieckie wojska lądowe wspierane przez lotnictwo i siły floty rozpoczęły działania zaczepne przeciw Polsce na całym froncie, uderzając z północy, zachodu i południa. Jednocześnie na wybranych kierunkach operacyjnych wykonywały zmasowane uderzenia dywizje pancerne i zmechanizowane wroga. Natarcie niemieckie, mimo wyraźnej przewagi w siłach i środkach, nie wszędzie było skuteczne. Wrogowi nie udało się zdobyć Chojnic i mostów w Trzewie. Thank you.
1 września w szkołach rozbrzmiały pierwsze dzwonki. Uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczęli naukę. Nowy rok szkolny zainaugurowano także w przedszkolach. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego miała miejsce w Białymborze. W Szczecinku było znacznie skromniej. W szkołach podstawowych najbardziej przejęte były pierwszaki, dla których wszystko było nowe. Niektóre przytłoczone ogromem szkoły i kontaktami z dużymi grupami starszych dzieci. Nauczyciele będą musieli włożyć sporo pracy, by przełamać lęk, by usunąć stres spowodowany nowym miejscem. Serdeczna atmosfera towarzysząca inauguracji roku, a także życzliwość wychowawców spowoduje, że wszystkie kłopoty znikną, a pierwszaki z dumą będą nieść swe tornistry do szkół i z zapartym tchem słuchać pani, która przekazywać im będzie wiedzę. W szkołach średnich wszystko odbyło się normalnie. Uroczysty apel, informacja o organizacji roku szkolnego, rozdział klas i do roboty. A tej nie braknie. Do najbliższych ferii świątecznych pozostało aż 4 miesiące. Termin ferii zimowych ustalą kuratorzy na przełomie stycznia i lutego. Ferie wiosenne ustalono dla wszystkich jednakowo, od 9 do 14 kwietnia. Matury pisemne rozpoczną się 5 maja. Tegoroczni maturzyści kończą lekcje 24 kwietnia, ósmoklasiści 17 czerwca, a pozostali 19 czerwca. I wtedy znów będą wakacje. Więcej o inauguracji roku szkolnego w programach szkolnych w najbliższą środę o godzinie 20 oraz w dalszej części programu. 1 września uczniowie nerwowo oczekują na pierwszy dzwonek na rozpoczęcie roku. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 4, którego nowym dyrektorem jest pan Tomasz Cieszyński. Proszę przedstawić się naszym telewidzom kilka słów o sobie. Do tej pory pracowałem w domu dziecka przez rok czasu, następnie przez 16 lat w szkole podstawowej w Lotyniu. Obecnie od 1 września rozpoczynam teraz tutaj pracę w charakterze dyrektora tej szkoły. Co nowego czeka dzieci, uczniów szkoły numer 4 w tym roku szkolnym? W tym roku szkolnym zapowiada się szereg zmian. Związane jest to z tym, że wchodzimy w realizację bonu oświatowego, o którym było tak głośno w ogóle w Szczecinku. I tutaj kwestia innego finansowania szkół, co się wiąże właśnie z tym bonem oświatowym. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wszystko wyglądało. Druga sprawa dotyczy tego, że od 1 września wchodzą nowe podstawy programowe. A zatem tutaj zaczyna się reforma w polskiej szkole, generalnie rzecz biorąc, i ona będzie właściwie polegała na tym, żeby odejść od encyklopedycznych wiadomości przekazywanych do tej pory uczniom w nadmiarze, i minister edukacji określił czas wprowadzania tych zmian na 2 lata. Także w roku po prostu 1999, 1 września, reforma będzie musiała objąć już obowiązkowo wszystkie polskie szkoły. I to jest okres taki właściwie przygotowawczy do tego, żeby szkoły, placówki przygotowały się do wprowadzenia tej reformy w życie. Proszę jeszcze powiedzieć, ilu uczniów rozpocznie naukę w tym roku szkolnym? W tym roku szkolnym rozpoczyna 457 uczniów naukę. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze podstawowe studium zawodowe. I tam 35 będzie dodatkowo uczniów. Czy jakieś kłopoty wiszą nad szkołą, coś, co może zakłócić pracę w ciągu roku szkolnego? No nie sądzę, jakieś tam większe kłopoty. Z tym, że największym problemem szkoły, nie tylko numer 4, ale i chyba każdej szkoły, są oczywiście problemy finansowe, problemy związane z prowadzeniem remontów, na które to brakuje jak zwykle oczywiście środków. Także tu widzę główne problemy. No to cóż, za chwileczkę pierwszy dzwonek. Ja życzę panu powodzenia i wszystkim uczniom także. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rok szkolny rozpoczął się również w szkołach artystycznych. Od wczoraj w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Szczecinku znów rozbrzmiewają dźwięki instrumentów. Z kamerą był tam Andrzej Pietras. Państwowa Szkoła Muzyczna 1. i 2. stopnia imienia Oskara Kolberga w Szczecinku rozpoczyna kolejny nowy rok szkolny. Pani dyrektor, jakie zmiany, jakie nowości na początku nowego roku szkolnego? W naszym gronie pedagogicznym pojawiły się nowe twarze, nowi pracownicy rozpoczynają pracę dydaktyczną od dzisiaj. Wydział Rytmiki wzmocni się o
dodatkowego pedagoga. Pani Katarzyna Kozak będzie dojeżdżała z Piły, będzie pomagała pani Agnieszce Orłowskiej w prowadzeniu wydziału rytmiki. Będziemy mieli również nowego pedagoga wiolonczeli, pani Kamila Wiśniewska-Czaja, również pedagog dojeżdżający z Piły, będzie współpracował z naszą szkołą. Pan Roman Michalski, wieloletni pracownik Akademii Muzycznej w Gdańsku, będzie uczył harmonii. Mamy również nowych teoretyków. Jeden z nich obejmie funkcję wicedyrektora Szkoły do Spraw Administracyjnych i Organizacyjnych. Doszedł do naszego grona również gitarzysta, który poprowadzi uczniów klasy gitary w szkole średniej. I to jest to dobre, co cieszy. Niestety rozpoczynamy rok szkolny z o wiele skromniejszymi finansami niż planowaliśmy. Jest zrobiony duży nabór do klas pierwszych, zarówno szkoły pierwszego stopnia, jak i szkoły drugiego stopnia. Wszyscy uczniowie zgłosili się dzisiaj na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że wytrwają i dobrze się będą czuli w naszej społeczności szkolnej. A mamy w planach bardzo dużo imprez, czy się uda wszystkie zrealizować, to zobaczymy. To zależy, ile nam się uda zgromadzić środków na przeprowadzenie i konkursów szkolnych, i międzyszkolnych. To przypomnijmy, że w tym roku szkolnym konkurs Młodego Muzyka czeka. Tak, za kilka miesięcy przed nami 27 konkurs Młodego Muzyka. Czy można już na pewno powiedzieć, że się odbędzie? Tak, impreza została ujęta w kalendarzu imprez pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wszystkie placówki w Polsce otrzymały taki kalendarz, także od 13 do 16 maja konkurs został uwzględniony, będąc teraz na 10-dniowym kursie metodycznym w Koszalinie. Rozmawiałam z jurorami, z przyszłymi jurorami naszego konkursu, którzy przyjęli zaproszenie na tą imprezę. Pan profesor Mieczysław Stachura, autorytet klarnetu w Polsce, zgodził się być jurorem w grupie instrumentów dętych drewnianych, także również i skład jury troszeczkę się zmieni w przyszłym roku szkolnym. Pani dyrektor, wchodząc do szkoły natknąłem się na faksymile dyplomu podpisanego przez premiera Cimoszewicza. Ogromny sukces dla szkoły. Proszę nam bliżej objaśnić, o co chodzi. Jeden z naszych uczniów, Tomek Piotrowski, uczeń klasy czwartej Wydziału Instrumentalnego, gitarzysta, został stypendystą prezesa Rady Ministrów i w środę ma się stawić na spotkanie z panem premierem, aby osobiście otrzymać z jego rok stypendium. Czy jakaś delegacja ze szkoły pojechała w tym celu, żeby wziąć udział w tej uroczystości? Ponieważ z województwa koszalińskiego zostało wyróżnionych gro młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych, także Tomek dołączy do tego grona stypendystów. Myślę, że jest to ogromny zaszczyt dla szkoły i jest to również wielki doping dla pozostałych uczniów, żeby dorównać swoim koledze. O tym dzisiaj mówiłam podczas inauguracji nowego roku szkolnego, że każdy z tych młodych ludzi, tak ciężko pracujących, może otrzymać takie duże wyróżnienie. Pani dyrektor, życzę sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym i obiecuję, że będziemy się z kamerą pojawiać, gdy tylko coś ciekawego będzie się działo w szkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. W minioną niedzielę mieszkańcy Szczecinka mogli uczestniczyć w kolejnej imprezie z cyklu Szczecineckie Lato Kulturalne. Sponsorem imprezy był Dom Handlowy pod Arkadami, a na estradzie prezentował się zespół Kubryk. Fani piosenek żeglarskich doczekali się czegoś dla siebie.
Zespół Kubryk został zaproszony do Szczecinka na życzenie właścicieli domu handlowego pod Arkadami, którzy uznali, że w Szczecinku, mieście o olbrzymich tradycjach żeglarskich, powinny również rozbrzmiewać śpiewki żeglarskie szanty. Dom handlowy pod Arkadami to nazwa sklepu usytuowanego u zbiegu ulic Lipowej i 9 Maja. W jego gustownie urządzonym wnętrzu zadomowiły się trzy firmy – Omega, Samex i Kamiński. Firma Omega, której właścicielem jest Andrzej Suszyński, oferuje klientom przede wszystkim odzież dziecięcą, zabawki i wyroby jeansowe firmy Old West. W ofercie Omegi znajduje się również wiele artykułów dla największych przyjaciół człowieka – psów. Stoisko Dog Shop zadowoli najwybredniejszych. Kazimierz Samek, właściciel firmy Samek, poleca odzież damską, bieliznę dla pań i panów, rajstopy, szlafroki i szlafroczki. Można tu również zlecać wykonawstwo robót budowlanych. Przedsiębiorstwo Bogdana Kamińskiego poleca sprzęt AGD renomowanych firm. Każda gospodyni znajdzie tu coś dla siebie. Ponadto firma Kamiński poleca obuwie. Dom handlowy pod Arkadami posiada dwa wejścia, od strony Deptaka i od strony Lipowej. Ułatwia to znaczne przemieszczanie się w sklepie. W czasie niedzielnego koncertu klienci sklepu uczestniczący w konkursach zaprezentowali wysoki poziom wiedzy na temat placówki, za co otrzymali cenne nagrody. A nagrodą dla wszystkich był występ zespołu Kubryk. Nasza relacja z imprezy w dalszej części programu, a w najbliższą niedzielę w Muszli kolejna impreza. Tym razem działkowcy zaprezentują mieszkańcom miasta to, co udaje się wyhodować na działkach. W programie wystąpi kapela z Gdańska grająca disco polo. Początek o godzinie 16.30. Zakończyła się policyjna akcja Bezpieczny Powrót. Policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego i Prewencji starali się zapanować nad wzmożonym ruchem pojazdów na drogach. Kontrolowano głównie prędkość poruszających się pojazdów, ich stan techniczny, a także trzeźwość kierujących. Każdy wyeliminowany z ruchu nietrzeźwy kierowca to eliminacja jednego wypadku drogowego. Policja rzuciła dodatkowe patrole na czas powrotu z wakacji. Nie oznacza to, że osłabiano siły strzegące porządku w mieście. Jak nam powiedział komendant szczecineckiej policji podinspektor Henryk Wiech, akcja przebiegła sprawnie. Policjanci z drogówki nie odnotowali zwiększonej ilości wykroczeń. Być może kierowcy strzegli się przed popełnianiem wykroczeń, wiedząc, że mogą być w każdej chwili namierzeni przez policyjny patrol. Kierowcy wiedzieli, że policja nie będzie nikomu pobłażać, a mandaty za wykroczenia drogowe będą bardzo wysokie. A najlepiej to w każdym przypadku stosować się do postanowień przepisów kodeksu drogowego. Kto bezpiecznie jedzie, dalej dojedzie. Trwają prace budowlane przy wymianie nawierzchni na ulicy Bohaterów Warszawy. Głębokie wykopy odsłoniły trochę niespodzianek. Robotnicy natknęli się na ślady dawnej nawierzchni ulicy, a także na pozostałości znajdującego się tu kiedyś cmentarza. W tej okolicy usytuowany był kościół świętego Mikołaja, po którym do dziś pozostała gotycka wieża. W średniowieczu i nie tylko przy kościołach urządzano cmentarze. Podobnie było w Szczecinku. Cmentarz grzebalny przy kościele świętego Mikołaja istniał jeszcze w XIX wieku. Tu bowiem w 1831 roku pochowano Samuela Kaulfusa, ówczesnego dyrektora gimnazjum, którego pomnik nagrobny znajduje się nieopodal zespołu szkół ogólnokształcących. Prowadząc prace ziemne na tym terenie, należało się liczyć z natrafieniem na kości, będącymi doczesnymi szczątkami niegdysiejszych mieszkańców Grodu nad Niezdobną. Jak poinformowała nas Jadwiga Kowalczyk, kustosz Szczecineckiego Muzeum, znalezione kości zostały zabezpieczone i zostaną złożone w wydzielonym miejscu na cmentarzu. Znalezienie drewnianej konstrukcji będącej nawierzchnią dawnej ulicy potwierdza hipotezę mówiącą o jej istnieniu. Dla historyków jest to jednocześnie informacja o jej szerokości, a także trasie przebiegu. Jadwiga Kowalczyk twierdzi, że różnica poziomów, a także wpływ warunków atmosferycznych uniemożliwiają jej wyeksponowanie. Czasem historia musi przegrać z teraźniejszością. Należy dodać, że wcześniejsze prace ziemne prowadzone w związku z układaniem instalacji podziemnych również odsłoniły niektóre fragmenty dawnych urządzeń, które zostały zniszczone. Tym niemniej o znaleziskach poinformowano wojewódzkiego konserwatora zabytków, który przeprowadzi wizję lokalną i podejmie decyzję w tej sprawie. Do tematu wrócimy w jednym z najbliższych programów. Szkoła podstawowa nr 7 przyjmie kolejną grupę dzieci powodzian, tym razem z Kędzierzyna-Koźle. Ich szkoła w Kędzierzynie została zniszczona przez powódź. Nadzór budowlany nie zezwolił na jej użytkowanie ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Szczecinecka siódemka przyjmie 52 dzieci pod swój dach i co najmniej przez miesiąc będzie to dla nich zastępczym domem i szkołą. Dzień dobry Państwu. Szczecinek kolejny raz będzie pomagał
uczniom z terenów, które objęła powódź. 7 rano przyjedzie grupa 52 uczniów ze szkoły podstawowej nr 12 z Kędzierzyna Koźle z 5 nauczycielami. Przebywać będą około miesiąca, bo tyle potrwa remont ich zniszczonej szkoły. Zakwaterowanie będą mieli w zakładzie budżetowym szkół, tam 30 uczniów, 22 uczniów w naszej szkole w hoteliku przy sali gimnastycznej. Tam też w zakładzie budżetowym szkół dwie izby są przygotowywane do prowadzenia zajęć, jak język polski, matematyka, języki obce, a po południu, kiedy już nasi uczniowie skończą zajęcia, będą korzystać z pracowni specjalistycznych. Na dziś dość wspomnień, a ja zapraszam Państwa na magazyn telewizji lokalnych i regionalnych oraz na naszą stronę www.tvzachód.pl i na naszego Facebooka. Do zobaczenia.